Blachy Grzymała to dynamicznie rozwijająca się firma produkująca i sprzedająca blachy trapezowe o tłoczeniu T18 i T8 i grubości 0,5 mm. Nasze materiały są odporne na warunki atmosferyczne i mechaniczne. Najwyższa jakość blach, szybka realizacja. Poznaj Blachy Grzymała! Tuż przed świętami kolejna odsłona naszego programu to jest temat. Za mną w studio Lech Antoni Kołakowski. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Kandydat na prezydenta miasta Łomża i dziś o programie Pana będziemy rozmawiać, ale porozmawiamy też i chciałabym, żeby to było pewne podsumowanie debaty, która odbyła się w tym tygodniu i spotkał się Pan ze swoimi rywalami, kontrkandydatami na fotel prezydenta Łomży. To zacznijmy może dzisiejszy program jeszcze nie świątecznie, ale właśnie od podsumowania tej debaty. Jakby podsumował Pan Wasz dialog, czy był ten dialog, czy rozmawialiście ze sobą później poza kulisami, co dobrego zrobić dla Łomży? Panie redaktorze, szanowni państwo, to była bardzo ważna debata. Poruszane były sprawy, które nurtują Łomżyniaków, ale też poruszane były bardzo ważne kwestie dotyczące przyszłości miasta Łomży, losu jej mieszkańców. Ta debata jest potrzebna no wymiana poglądów, pytania, ale to, co się nasuwa, takie podsumowanie mm -hmm. z debaty, to jednak po dwóch kadencjach należy spojrzeć z refleksją, zobaczyć jak wyglądać będzie przyszłość miasta przy kontynuowaniu zarządzania przez obecnego prezydenta i wniosek jest jeden wynika z debaty, że po dwóch kadencjach powinna nastąpić zmiana prezydenta, aby dać szansę rozwoju, aby włączyć nowe elementy, nowe programy, aby działać korzystnie na rozwój naszego miasta i tutaj przygotowałem program gospodarczy Lecha Antoniego Kołakowskiego dla miasta Łomży które ma wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców ma rozwinąć to miasto. Lecz, właśnie może wyjdźmy od tego dlaczego pan postanowił kandydować bo rzeczywiście jeżeli chodzi o pana arenę polityczną w której się pan poruszał i tak dalej ministerstwo rolnictwa tak pan zakończył swoją karierę w polityce i chce teraz pan właśnie działać w samorządzie to skąd ta decyzja żeby Lech Antoni Kołakowski dzisiaj walczył o fotel prezydenta miasta. Przede tak szanowni państwo posiadam Bogate doświadczenia życiowe, zawodowe, pracując. W samorządzie wcześniej, tu ja jako radny, przedstawiciel łomżyńskiego samorządu, ale także w administracji rządowej, ostatnio na stanowisku ministerialnym w Rysocie Rolnictwa rozwoju Wsi, mam duży bakaż doświadczeń, z znajomości ekonomiki, prawa gospodarczego i chciałem te swoje doświadczenia e, zrealizować na rozwój miasta, przygotowując program gospodarczy miasta Łomży. Chcę postawić na rozwój, przyjąć plany zagospodarowania przestrzennego znaczyć strefy mieszkalne, strefy biznesowe, aby miasto się rozwijało, aby mieszkańcy Łomży mieli tu pracę, by nie musieli wyjeżdżać, ale te wszystkie działania powinniśmy kontynuować w porozumieniu z ościennymi gminami chcę powiedzieć z gminą Łomża, z gminą Piątnica, to mamy razem tworzyć organizm 100-tysięcznej aglomeracji, która będzie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom. No, na pewno musimy prowadzić racjonalną politykę budżetową, chciałbym ustabilizować finanse miasta Łomży wpłynąć aby działaniami aby strefa wpływów do budżetu miasta była większa ruszając całe koło napędowe mechanizmu budowlanego jeżeli będą w Łomży budowane domy bloki wielorodzinne ale również będzie budowany Biznes ten mały, średni, wielki, chciałbym ściągnąć też y, przynajmniej ze dwie duże firmy, aby w najbliższej kadencji y, utworzyć 2 do 5 tysięcy miejsc pracy, a tym samym wzmocnić stronę dochodową budżetu miasta, aby mieć środki na inwestycje, na rozwój. Ale za chwilę, oczywiście, do tego programu wrócimy. Zapytałam y, pana o to, dlaczego pan kandyduje y, z jednej prostej przyczyny, że pan już sam widzi, że ta kampania wyborcza nie jest zbyt łatwa. Samo przesłuchanie przed komisją, w której pan Ostatnio wziął udział, właśnie pokazało, jak bardzo nastroje polityczne są podzielone i jak bardzo trzeba o to walczyć, żeby było dobrze. Właśnie jak pana nastawienie po tym, co się stało, i czy rzeczywiście sprawa jest, czy jej nie ma, to osądzą oczywiście i słuchacze, i widzowie, i to, czy rolnictwo potrzebne jest dziś właśnie, napływ pracowników ze wschodu. Te komisje to jest sprawa. Polityczna. No, chciałbym, aby obecny rząd miał się czym pochwalić w sprawach gospodarczych, a nie szukać haków politycznych. Także komisję w Sejmie to jest sprawa. Polityczna. Natomiast pracownicy w polskiej gospodarce, w rolnictwie, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie związane z, z pracami sezonowymi, jest konieczny. Tu naprawdę potrzeba masy pracowników. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wyjechało około 5 milionów Polaków do bogatych państw Unii Europejskiej. Tam pracują, część z nich wróciła, ale generalnie potrzebni są pracownicy do całej gospodarki, w tym do rolnictwa. Ale właśnie ja wiem, że w tej kampanii, jeżeli chodzi o Łomżę i miasto Łomżę ciągle mówimy o tym jak ściągnąć z powrotem młodych ludzi, o tym jak zatrzymać młodych ludzi. Ja mało słyszę w tej kampanii o tym jak pomagać tym ludziom, którzy tu mieszkają, seniorom i tak dalej. Czy ma Pan na to jakiś pomysł? Tak, tutaj będą przygotowane specjalne programy miasta Łomży, będą uchwały Rady Miasta, programy, które mają powodować, że ci młodzi łomżyniacy mający zawód, tu muszą mieć pracę i to jest rola łomżyńskiego samorządu, zapewnić specjalnymi programami pomoc, wsparcie dla młodych, ich szanse rozwoju, pracy, odpoczynku w naszym mieście. Jeżeli mówimy o przedsiębiorcach no to to jest y, najważniejsza kwestia, aby ich utrzymać, aby tu mieli ludzie samozatrudnienie, aby w zakładach zatrudniano pracowników, ale też ściągnąć to, co powiedziałem, duży kapitał, tworzyć miejsca pracy, bo jedynie miejsca pracy mogą utrzymać nasze miasto w dobrej kondycji finansowej. Tu mówimy o stronie przychodowej budżetu miasta, ale też muszą być prowadzone działania takie, które będą powodować, że mieszkańcy będą tu szukać pracy, tu mieć centrum życiowe, nie będą wyjeżdżać. No, trzeba przypomnieć, że na przestrzeni ostatnich. Siedmiu lat około 7 tysięcy ludzi z Łomży wyjechało. Tu był brak działań Łomżyńskiego samorządu. No chcę powiedzieć, że w samorządach ościennych, e, najbliżej Zambrowa, Kolna, jednak liczba mieszkańców się utrzymuje. Dlatego tu są potrzebne duże zmiany na funkcji prezydenta Łomży, jak również w Radzie Miasta. Tu muszą być nowe programy, nowi ludzie, nowe działania, aby ta ranga Łomży była większa. Jako ośrodka pracy, ośrodka administracyjnego, społecz działań społecznych. No mamy piękno Dolinę Narwi, działań ekologicznych, turystycznych. Także te wszystkie działania muszą być wdrożone, żeby tu było centrum życiowe dla dla kolejnych do budowy kolejnych osiedli, ale też w porozumieniu, we współdziałaniu z Gminą Łomża, Gminą Piątnica, Miastem Łomża. Tu ma być 100 tysięcy aglomeracja i tutaj są też dobre mechanizmy związane z infrastrukturą, z wiebaltiką dzięki której mamy połączenie ze stolicą w godzinę 15, ale też setki hektarów terenów przemysłowych. No dobrze, ale mówimy właśnie o tych młodych, to o czym mówiłam, że ciągle mówimy o tych młodych, a co z osobami, które już są na emeryturze, co z osobami, które są tutaj, które potrzebują wsparcia i właśnie od strony prezydenta miasta Łomża e również. Kwestia seniorów jest bardzo ważną kwestią. No chcę powiedzieć, że poza emerytami, rencistami, osoba, osobami z niepełnosprawnością y, są też. Muszą być podejmowane działania, które pozwolą tym osobom aktywizować się, odpoczywać, jak również utrzymać te relacje, też i towarzyskie. Natomiast to w ramach pomocy społecznej, innych działań, programów, no musimy udzielać jako samorząd pomocy, na przykład w robieniu zakupów. Czy w, czy w dowiezieniu do lekarza, do przychodni, czy w załatwieniu jakichś innych spraw. Miasto musi być przyjazne dla seniorów, bo to przecież ci seniorzy pracowali tutaj na rzecz łomżyńskiej gospodarki i ci seniorzy wymagają pomocy. I tutaj chciałbym, żeby w każdym, na każdym praktycznie osiedlu powstały nowe domy seniora, by ci ludzie mogli się aktywizować, tutaj żyć. Oczywiście pomóc w wychowaniu swoich wnuków mhm. i, i miło spędzić czas te, te ostatnie lata A ja życia. Ja słyszałam, że właśnie ostatnio w Łomży rzeczywiście kilka takich miejsc, czy inicjatyw dla seniorów zostało poczynionych i każda zmiana władzy będzie wiązała się z tym, że tego nie będzie. Nie, teraz zmiana władzy ma spowodować rozwój miasta, utrzymanie ilości mieszkańców, wzrost ilości mieszkańców, kilka tysięcy miejsc pracy, pomoc dzieci, dzieciom, młodzieży, jak również seniorom. Tutaj bardzo ważnym aspektem jest między innymi, aby w szkołach zapewnić bezpłatną opiekę stomatologiczną to jest ważne, Te, tego mechanizmu nie ma, aby maksymalnie wracając do seniorów, im pomóc w ich Działaniach społecznych w ich aktywizacji, w ich relaksie, wypoczynku, ale też tą najważniejszą kwestią jest praca i tu musimy się pochylić. W... Obecne działania samorządu nie spowodowały tego. Ale Pan mówi w swojej kampanii o tym, że chciałby pan właśnie tej 100 tysięcznej aglomeracji, tylko żeby to zrobić, trzeba dogadywać się z innymi włodarzami gmin ościennych. Czy są za wami jakieś rozmowy, czy to, to już jest podłoże, nad którym Pan pracuje? Czy. Na Ta razie ja tylko przygotowanie. Rozmawiam, spotykam się z wójtami, z, samorzą z obu samorządami Gmino Piątnica, gminy Łomża. W dniu dzisiejszym też rozmawiałem z wójtem Gminy Łomża o wspólnym rozwoju. No, chcę powiedzieć też, że Gmina Łomża występowała e, z kilkoma inicjatywami, ale niestety samorząd Łomżyński nie podjął tych inicjatyw zgłaszanych przez samorząd Łomżyński. Wspólnych inicjatyw, które by skutkowały setkami miejsc pracy. I tu jest pytanie, dlaczego. Miasto Łomża do Ładu Polskiego nie zgłosiło infrastruktury ewentualnej tej strefy ekonomicznej na styku z gminą Łomża. Nie, zło, nie został złożony wniosek. Łomża. Bardzo wielkie środki finansowe straciła, nie składając wniosku. I tutaj pytanie, dlaczego miasto Łomża takiego wniosku do polskiego ładu nie złożyło na strefę ekonomiczną? To Spo jest zaniechanie. swojego czasu mówiono o panu Lech Wija-Kołakowski. To, to były nagłówki największych y, tutaj portali i mediów w Polsce. Y, czy ta Via Baltica to jest takie pana numer jeden i to sobie pan, że tak powiem, stawia jako największy sukces przez tyle lat? Panie w redaktor, szanowni państwo, tutaj chcę powtórzyć kwestię związaną z infrastrukturą. Łąża po utracie wojewódzkości straciła administrację rządowo. Też upadło wiele ważnych dla Łomży firm w latach 90. I teren dawnego Łomżyńskiego, w szczególności powiatu Łomżyńskiego Ościennych, był na mapie Polski białą plamą komunikacyjną. I tutaj, po uzyskaniu mandatu posła, natychmiast podjąłem działania, aby. Przebieg Wielbaltiki był przez Łąże. Po wielu latach batalii udało się wywalczyć Wielbaltikę. Czy naprawdę było tak trudno walczyć o tę tak, drogę, żeby te. Tru, trudno, ona szła? bo przyznam, że koledzy parlamentarzyści z województwa I to tyle lat podlaskiego trwało? lobowali tą trasę Warszawa Białystok, mm -hmm. ale oprócz tej trasy Warszawa Białystok, dzięki tutaj moim działaniom, mamy przez Łąże Wielbaltikę I przy węzłach komunikacyjnych też będą strefy e, biznesowe, gdzie będą. Najprawdopodobniej tysiące miejsc pracy. Ale oprócz Via Baltiki podjąłem działania, aby w ramach centralnego portu komunikacyjnego jedna ze szprych szła przez łomrze, bo w pierwszym projekcie Łąże mina omijała. Wywalczyłem, że ta szybka kolej z Warszawy przez Łąże do Giżycka ma przebiegać przez Łąże. Ale wie pan, że I to dzisiaj jest kolejna szansa. Panu to wyrzucają właśnie, że tego jeszcze nie ma i w, trwa proces związany z uwarunkowaniami środowiskowymi. No i sądzę, że dwa do trzech lat powinna ruszyć budowa e, szybkiej kolei z Łomży do Warszawy. Jest to proces środowiskowy, dokumentacyjny i tu jest kwestia, to wymaga czasu, aby, aby opracować, dokończyć te dokumenty. Natomiast proces inwestycyjny e, z Ostrołęki będzie budowana nowa, nowa kolej e, przez Łomży. Dokolna to będą nowe tory, nowe szyny wysokiej klasy jakości i z Łomży do Warszawy będziemy mogli w godzinę 10 minut dojechać bez konieczności siadania w samochód. Czyli spowodowałem, że Łomża będzie, ma już połączenie e, tracą szybkiego ruchu, jak również za szacuję 4 lata będzie szybka kolej do Warszawy. Także to jest efekt mojej pracy parlamentarnej cieszę się że dane mi oby wywalczyć dla ziemi łomżyńskiej Tą komunikację do Warszawy, komunikację z cywilizacją. Ale jesteśmy teraz w takim momencie świątecznym, gdzie każdy tak naprawdę patrzy w portfel robiąc zakupy. Jednym z pana pomysłów w programie jest robienie większej ilości targowisk, nawet na osiedlach, tak żeby każdy mieszkaniec mógł sobie dojść na miejsce i kupić świeże warzywa czy świeże owoce prosto od rolnika. Tylko, czy to nie jest tak, że nas na te owoce nie będzie stać prosto od rolnika? Czy za chwilę właśnie to, co się dzieje w rolnictwie, nie spowoduje, że ceny będą tak wysokie? że będzie trudno kupić tak prosto. Będzie stać, w tym bo w efekcie produkty te produkty z podłążyńskich się będą tańsze. Ale chcę powiedzieć, że ziemia łomżyńska stoi na bardzo wysokim poziomie w rolnictwie. Jest to najlepsze rolnictwo w Polsce, być może nawet w Europie i te zakłady przetwórcze też wielki na to mają wpływ. Szanowni państwo, chciałbym po wygraniu wyborów, jeżeli mieszkańcy Łomży tak zadecydują, aby Łomża też była organizatorem krajowych targów zdrowej żywności, żeby tu się odbywały konferencje, sympozja, cykliczne spotkania zdrowej żywności, te duże spotkania ogólnopolskie czy europejskie. Ale też chciałbym, też mam to w programie wyborczym. Aby na każdym łomżyńskim osiedlu wyznaczone było miejsce na targowisko. Z tym, że tu chodzi o targowisko, które byłoby czynne w piątki i soboty, gdzie rolnik, przetwórca żywności był sprzedawcą i mógł je sprzedawać. To gwarantuje ustawa bez opłaty skarbowej i po niższych cenach, bo bez pośredników. Mm -hmm. Mieszkańcy łomży mogliby kupić, skracając łańcuch dostaw z pola do stołu, żywność. Tańszą i zdrowszą, bo wiele żywności, która jest w tych naszych sieciówkach, jest importowana z zagranicy, a nasza żywność tu z łomżyńskich wsi z powiatu łążyńskiego czy ościennych powiatów, będzie zdrowsza, smaczniejsza, o wysokich walorach smakowych i chciałbym, aby ten mieszkaniec Łomżyńskiego Osiedla w ciągu kilku minut mógł pieszo dojść do tego targowiska i kupić zdrową żywność. A pytam o tą żywność właśnie w momencie, tak jak wspomniałam przed świątecznym, no i to jest też ten czas, gdzie ta kampania wyborcza powoli dobiega końca, więc jaki pomysł i co Lech Antoni Kołakowski w tych ostatnich wyborczych dniach będzie robił? Czy nadal debaty, czy spotkania z mieszkańcami? I jak wygląda ten koniec kampanii? jeszcze dwie debaty, w których będą poruszane najważniejsze sprawy decydujące o losie, o rozwoju Łomży. Z przykrością przyjąłem informację, że prezydent, pan Mariusz Szenowski, Rezygnuje z uczestnictwa w tych debatach. Zechce spotykać się też z setkami, z tysiącami mieszkańców w kontaktach bezpośrednich relacjach, przedstawiać ten program rozwoju miasta Łomży, gwarantujący przyszłość mieszkańców Łomży. Zechce też ustabilizować budżet miasta, politykę ekonomiczną aby była stabilna i aby mieszkańcy Łomży mieli szansę rozwoju w Łomży, żeby nie musieli wyjeżdżać, żeby ta praca tu była. A ja wiem, że na święta trochę nas wróci i pewnie będą oglądać nasze programy do 7 kwietnia. Już niewiele czasu. Ja mam nadzieję, że każdy z nas pójdzie do urn, bo każdy głos się liczy. Więc już tak typowo świątecznie. Co pan by chciał dziś mieszkańcom Łomży życzyć, powiedzieć, przekazać? To tutaj mamy tę kamerę. Pani redaktor Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się świąt, Wielkiej Nocy, chcę życzyć Państwu spokoju ducha, zdrowia, pomyślności, satysfakcji z pracy i chciałbym, żeby miasto Łomża, ziemia łomżyńska była Waszym centrum życiowym, żeby tu zostały Wasze dzieci, wnuki, żeby tu miały szansę rozwoju, rozwoju pracy i szczęścia. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt. A ja Państwu dziękuję za uwagę. Ze mną był kandydat na prezydenta miasta Łomża Lech Antoni Kołakowski. Dziękuję Panu bardzo za przybycie do studia i również wesołych, spokojnych świąt przede wszystkim. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Blachy Grzymała to dynamicznie rozwijająca się firma produkująca i sprzedająca blachy trapezowe o tłoczeniu T18 i T8 i grubości 0,5 mm. Nasze materiały są odporne na warunki atmosferyczne i mechaniczne. Najwyższa jakość blach, szybka realizacja. Poznaj blachy Grzymała!